Serdecznie witamy zaproszonych gości, rodziców, panią dyrektor, nauczycieli, uczniów, a przede wszystkim bohaterów dzisiejszego dnia, was, pierwszoklasiści. Już za chwilę zostaniecie uczniami naszej szkoły. Pamiętajcie, że bycie uczniem to wypełniać uczniowskie obowiązki. Uczyć się, szanować, pomagać innym. Przed wami trudne chwile, ale i wiele radości. Pamiętajcie, my, starsi uczniowie, wasze koleżanki i wasi koledzy, jesteśmy przy was i zawsze służymy pomocą. Witajcie uczniowie pierwszej klasy, starsi koleżanki, papa. Czego wam życzyć na początek? Życzę kolegów zabaw szóstek i piątek. Ja wam jedną radę dam. W szkole nikt nie jest sam. Gdy się kłopot zdarza czasem, zaraz odbiegcie czwartą klasę. Dbajcie się w sposób nieodmartwienia, czołem pierwszaku powodzenia. Nasz umiały drzewa przed szkołą. Witaj pierwsza klaso, i za grunkoszek średnio, srebrno szary gołą. Witaj pierwsza klaso, wodeczniki za płotem się złocą. Witaj pierwsza klaso, a i wróble w jaśnie świergocą. Witaj pierwsza klaso. Wszystko dziś dla pierwszej klasy. Uśmiech słońca, kolorowe astry. Chodźcie śmiało do szkoły pierwszacy, do zabawy wspólnej do pracy. Szkoła dziś są otwiera gościnnie, szkoła dzisiaj serdecznie was przyjmie. Bardzo proszę, moi mili, byście w tej chwili ładnie się przedstawili. Jestem Maciek, wesoły, bo wesoły przyszedłem do szkoły. Dobre stopnie dostaję, bo pracuję wytrwale. Jestem Maja, Lozy, znana szkoła, dla mnie jest wspaniała. Mogę czytać ile chcę, pani zadowoliła. Ja Oskar, jestem chłopak z wielkim deskiem. Dla mnie ta nauka to odwiedzka sztuka. Ja Zosa, jestem szczęśliwa, bardzo bliżej. Klasę serdy cichutko, literki pisze równiutko. Kasper ma na imię niezbyt uwięzi, ma przerwę jednak polubiłem, całe noce omieśniłem. Na imię Emilka mam i taką radę wszystkim dam. Na zajęciach często słucham się trzeba, wtedy problemu z nauką nie ma. A ja na imię Emilka mam i taką radę dzieciom dam. W szkole się nie biega i nie skarży, chociaż namawia cię koleżanka lub kolega. Pola na imię ma i coś powiem wam. Ładnie piszę, dobrze czytam i o wszystko panią pytam. Ja mam kiedyś wiem, że tak młode to były dawne czasy. Już od dziś jest możliwe być się klasy. Zanim uczniowie klasy pierwszej przystąpią do uroczystego ślubowania, zaprezentują nam wiadomości i umiejętności, jakie zdobyli dotychczas w szkole. Wiecie, jak nazywa się wasza ojczyzna i jak jest jej znak? Tak! To ty jesteś? Polak mały! Jaki znak twój? Orzeł biały! Gdzie ty mieszkasz? Między swymi! W jakim kraju? W polskiej ziemi! Czym ta ziemia? No, ojczyzną! Czym zdobyta? Minią i blizną! Czy ją kochasz? Kocham szczerze! A w co wierzysz? W Polskę wierzę! Kiedy nagle las zaszumi, mowę sosy, gdy zrozumiesz. To jest Polska! Gdy zobaczysz gdzieś to pole, królujące gdzieś nad polem. To jest Polska! Ujrzysz biały krzyż wycięty, pełk i pod nim piasek święty. To jest Polska! Uczniowie klasy pierwszej potrafią też zadbać o swoje bezpieczeństwo. Posłuchajmy, co na ten temat mają do powiedzenia. Wszystkim powiemy, co o ruchu ulicznym już wiemy. Dobrze wie, cała nasza klasa, że trzeba przejrzyście przechodzić na pasach. Pan kierowca jadąc, gdy
gdy ujrzy człowieka, nie wjeżdża na pasie, tylko grzecznie czeka. Pieczaty pośpały też się z tym szkodzi, że trzeba przez jeździe na płacach przechodzić. Zręczność na co dzień bardzo ważna sprawa. O tym również wspomnieć wypada. Ty powiesz dziękuję, klucz ci podaruję. Zwykłe krótkie przepraszam, nic się nie kosztuje, a wiele spraw rozwiązuje. Chociaż jestem mała, czuć nam bardzo wiele. Do widzenia, mówienie tylko w mówienie. Jeśli chcesz coś powiedzieć ważnego, podnieś rękę do góry, kolego. Miłe słówko proszę, łagodności ci doda, mimo że chcesz poczuć, to żeńska przygoda. Nie hałasuj na przerwie, każdy ci to powie, bo hałas niszczy nerwy i zdrowie. Zawsze, gdy uśmiech gości na twojej twarzy, zwykłe dzień dobry z serdecznością się kojarzy. Magiczne słowa. Magiczne słowa przy sobie noszę, ten dobry dziękuję, przepraszam i proszę. Już przed nami następna próba. Pewnie ona też się uda. Wszystkich tutaj przekonacie, że swą mądrość posiadacie. Teraz zadam trudne pytania. Wy odpowiedzcie mi bez wahania. W piórniku cicho siedzi, nie ma ręki ani nóżki. Ołówkowe ściera wróżki. To jest gumka. Po tablicy biega, robi białe znaki. Dają każdy uczeń. Czy wiesz, kto to taki? To jest kreda. W jednym pudełku mieszka i wiele, a do tych krążków ścierszy pędzelek. To są farby. Kolorowe tarnicznice tańczą po papierze. Ostre główki mają, jak się nazywają? To są kredki. Wisi w klasie na ścianie, piszesz na niej zadanie. To jest tablica. Posłuchajmy teraz, co każdy pieczak powinien nosić w swoim plecaku. Ten, że chciałby coś malować, nie chce dłużej czekać. Farbki też się nie cierpliwią, nie chcą dłużej sklepać. Mam nożyczki i uważnie się z nimi obchodzę. Wiem, że trzeba wyciąć nożyczki, bo do szkoły chodzi. Kredki nożki wyżuwają, leżą w drugim środku. Ten perówka patrzy na nie, lubi szczep w porządku. Mam liczydło kolorowe, a więc mogę liczyć. Chyba będę już dodawać, jeśli będę ćwiczył. Na stoliku leżą moje nowe podręczniki. Takie ćwiczę, że już na nic nie zamienię z nikim. Plastelina do lepienia, niech
aby ją można chwycić w ręce, tarcza jest kodowa. Trzy zeszyty mają taką samą kratę, ale każdy zeszyt ma inną układkę. Również pewne przygody mam, bo my wam pokazać. Moja ołówek umie pisać, jak umie malować. A czy potraficie liczyć? Teraz liczyć się uczymy, to rzeczy są ciekawe. Sopa i się trzy skakanki, razem pięć zabawę. Jeden słonie, dwa niedźwiedzie, cztery małe koty. Czego tutaj jest najwięcej, dowiemy się o tym. Cóż mam powiedzieć? Egzamin zdany. Hurra! Takich pieszaków jak nie witamy. Sporo już wiecie, sporo umiecie, dalej się tutaj kształcić będziecie. Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać ojczyznę, jak dla niej pracować, gdy dorosnę. Będę się starać być dobrym uczniem, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Ślubujemy! Po ślubowaniu. Gratulacje.
chwilę pasujcie na ucznia, to zostało się na ten przyczep, najlepszy pan sobie. Gratulacje. Emilka, pasujcie na ucznia szkoły podstawowej imienia Zawiszczewnego Szczepankowy. Gratulacje. Kacper, pasujcie na ucznia szkoły podstawowej imienia Zawiszczewnego Szczepankowy. Gratulacje. Zosia, pasujecie na ucznia szkoły podstawowej imienia Zawiszczewnego Szczepankowy. Gratulacje. Oskar, pasujecie na uczni szkoły podstawowej imienia Zawiszczewnego Szczepankowy. Gratulacje. Maja, pasujecie na ucznia szkoły podstawowej imienia Zawiszczewnego Szczepankowy. Gratulacje. Maciu, pasujecie na ucznia szkoły podstawowej imienia Zawiszy Czarnego Szczepankowy. Gratulacje. Przede wszystkim chciałabym pogratulować wam, drodzy uczniowie. Jesteście teraz pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Dzisiaj zostaliście, otrzymaliście czasowanie na ucznia i teraz oficjalnie mogę możemy nazwać was uczniami pierwszej klasy i uczniami szkoły podstawowej imienia Zawiszy Czarnego. Gracias.
Jestem przedszkolakiem, ale jestem uczniem. Także wielki.